Mili Państwo, święta dziś rozliczne, bo 17 listopada to na przykład święto młodego wina. Oto w 3-4 listopada na całym świecie obchodzony jest Bożoleno Młode wino, pochodzące z francuskiego Bożole wypełnia kieliszki na kilka dni przed Adwentem, już od setek lat. Święto młodego wina jest radosnym dniem, który oznacza koniec zbiorów winogron i wytworzenie pierwszych litrów smacznego trunku. Na całym świecie smakosze prowadzą huczne obchody i piją świeże wino butelkami, że u nas jest mnóstwo takich, którzy swoje bożole świętują jak rok długi, dodawać nie muszę. Dziś też Dzień Czarny. Kota, nie tak w ogóle, lecz takiego, który przebiega ci drogę. A więc dzień wszelkiego zabobonu i przesądu. Badania pokazują, że aż 54% dorosłych Polaków wierzy w przynajmniej jeden z dziesięciu najpopularniejszych przesądów. Ten najpopularniejszy to oczywiście trzymanie kciuków. A potem już klasyka, czyli, że szczęście przynosi kominiarz albo czterolistna koniczynka. Nieszczęście zaś sprowadza stłuczone lustro, czarny kot przebiegający drogę trzynastka, podawanie ręki przez próg i wstawanie lewą nogą. No i mamy też dzień studenta. U nas liczba studentów w ciągu ostatnich 20 lat wzrosła pięciokrotnie, a liczba szkół wyższych cztero. Ale stereotyp studenta ciągle jest taki, że studentowi chce się jeść, a jeszcze bardziej pić. A dodam też, że stereotyp czas teraźniejszy biedny student, czas przyszły bogaty magister, ten stereotyp od pewnego czasu już nie obowiązuje. Historia odsyła nas dzisiaj do przepływu. I ceremoniału, bowiem to właśnie 17 listopada 1869 roku uroczyście otwarto kanał Suezki łączący Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Wszystko w trakcie rozbudowanej ceremonii, w której uczestniczyła między innymi francuska cesarzowa Eugenia, żona Napoleona III. Kopanie tego rowu odbywało się początkowo ręcznie przy użyciu kilofów i łopat. Dopiero później przybyły z Europy pogłębiarki i łopaty parowe. W dodatku budowę opóźniała epidemia cholery. I kiedy wreszcie przesmyk otwarto, był on dość płytki, więc rocznie przepływało przez niego mniej niż 500 statków, i to raczej płaskodennych. Ale Przesmyk pogłębiono i do dzisiaj jest on najczęściej używanym odcinkiem morskim na świecie. Ostatecznie dziś kanałem przepływają codziennie dziesiątki statków przewożących przeszło 300 milionów ton towarów rocznie. Więc, jak to mówią, mała rzecz, a cieszy. A ucieszył się właśnie Wiesław Kot.